Omówię wyzwanie. Wczytaj dwie liczby typu byte i wypisz działanie mnożenia. Pisanie programu rozpoczynamy od słowa kluczowego program i po spacji podajemy jego nazwę. Wczytaj DZI. Nazwa składa się z liter alfabetu łacińskiego. Na końcu zapisu staw znak średni. Następnie występuje sekcja deklaracji zmiennych VAR, gdzie A i B, nazwy zmiennych, ciągi znaków alfanumerycznych z pierwszą literą, oddzielone znakiem przecinka, dwukropek, separator. Byte, zmienna o wartościach naturalnych z zakresu od 0 do 255. Na zmiennej typu byte można wykonać działanie mnożenia przy pomocy operatora gwiazdka. Na końcu piszemy średnik. Begin oznacza początek programu. Readline A przecinek B. Pierwsza instrukcja. Wczytanie w nawiasie wartości zmiennych A i B. W instrukcji readline LN oznacza przejście do nowej linii. Na końcu instrukcji piszemy średnik, jeśli będzie następna instrukcja. Writeline A gwiazdka B równa się A gwiazdka B. Druga instrukcja. Wypisanie write w nawiasie wartości zmiennej A, znaku gwiazdki, wartości zmiennej B, znaku równa się oraz wartości wyrażenia A gwiazdka B, to znaczy iloczynu wartości zmiennych A i B. W instrukcji writeline LN oznacza przejście do nowej linii. Instrukcja writeline A gwiazdka B równa się A gwiazdka B oznacza złożenie instrukcji write A, write gwiazdka, write B, write równa się writeline A gwiazdka B. End z kropką oznacza koniec programu. Dziękuję.